Słowiańska 63, ten adres biurowca w centrum Leszna, 4 lata temu odmieniany był przez wszystkie przypadki. To zrozumiałe, bo chodziło o związki biznesowe władzy samorządowej i lokalnej gazety. Umowa na najem pomieszczeń na siedziby wydziałów edukacji, kultury i sportu została podpisana 1 października 2020 roku z firmą Akapit Antoniego Neczyńskiego, ówczesnego redaktora naczelnego gazety ABC. Prezydent Grzegorz Rusiecki podjął decyzję o zmianie siedziby wydziałów. Właśnie rozpoczęła się przeprowadzka z ulicy Słowiańskiej 63 do Bursy Międzyszkolnej. Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej Leszna wiceprzewodniczący Jacek Matecki z Koalicji Obywatelskiej zadał pytanie w tej sprawie. Wydział Edukacji i Wydział Kultury wyprowadzają się z prywatnego budynku przy ulicy Słowiańskiej. Ja mam pytanie, jakiego rzędu oszczędności rocznie miasto będzie miało z tego tytułu? Ile, krótko mówiąc, płaciliśmy rocznie za te pomieszczenia dotychczas? Jeśli chodzi o nieruchomość położoną przy Słowiańskiej 63, czyli to miejsce, z którego w tej chwili wyprowadza się Wydział Edukacji oraz Wydział Kultury i Sportu, to oszczędności, które możemy osiągnąć, to jest kwota za okres, to jest kwota 474 693,12 zł. W związku z wypowiedzeniem umowy, która w tej chwili jakby obowiązywała, gdyby ona trwała do końca, to byłyby takie koszty. Nie wiem, czy to w pełni odpowiada. Okej. Dwa wydziały Urzędu Miasta, Wydział Kultury i Sportu oraz Edukacji od 27 września będą funkcjonowały w miejskim budynku Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Poniatowskiego 11.